To jedna rzecz, że byliśmy blisko województwa, czyli blisko Sandomierza. I my dzisiaj nie pamiętamy o tym, ale to nasza przynależność do województwa sandomierskiego sprawia, że droga na Tarnobrzeg, była główna, natomiast drogi na Radomyśl, drogi na Korpuszowe wcale nikomu nie były potrzebne. Taka była struktura życia. Liczyła się droga na Królewska, na Mielec, Pilzno i szliśmy dalej. Wcale tutaj po drodze nie czując potrzeby zatrzymywania się. I to jest też racja, że bohaterka dzisiejszego mojego tutaj słowa jest związana z Sandomierzem, z Chorzelowem, no oczywiście z Warszawą, miejscem, gdzie przez pewien czas przebywała. Izabela Morsztynówna, córka Stanisława Morsztyna, to może najpierw warto wspomnieć, że jeśli chodzi o źródła dotyczące tej pięknej postaci, są wielorakie. Dwa najważniejsze to jest oczywiście samo świadectwo ojca, który po śmierci swoich dzieci, Stanisław w Chorzelowie właśnie, na to też mamy dowody, napisał taki cykl funeralny, żale, smutne żale po utraconych dzieciach i to jest pierwszorzędne źródło, z którego poznajemy losy jego dzieci i cechy charakterystyczne. Drugą rzeczą, drugim źródłem, bardzo ważnym, chociaż niedocenianym i ośmieszanym przez historyków, jest takie dziełko reformata ojca Floriana Jaroszewicza, który napisał takie cztery porządne tomy, tu mam wersję skróconą tylko dwóch tomów, w których na każdy dzień znalazł świętego, świątobliwego Polaka. Na niektóre dni nawet po kilka postaci. Co więcej, no, jest z mojej strony zrozumiały sceptycyzm historyków pod adresem tej książki. Z tego powodu, że jak sięgniemy do pierwszego wydania, w tym wydaniu z XIX wieku, do którego wszyscy się odwołują, tego nie ma, do każdego biogramu jest bibliografia. Ta, z której on korzystał, zarówno źródła archiwalne, jak i źródła drukowane, z których mnóstwa już nie ma. I w dodatku, jeśli nawet się przejrzy tę książkę i przepatrzy tych rozmaitych świętych, świątobliwych, których on tutaj prezentuje, no to można wiele ciekawych rzeczy o ludziach właśnie z tego regionu tutaj mielecko-żelowsko-sandomierskiego znaleźć. Bardzo ciekawe zapiski właśnie choćby o pobytach rozmaitych ludzi tutaj, którzy przebywali i także natknąć się na ciekawe źródła, które są wspomniane. Do tego dochodzą inne źródła dotyczące właśnie tego życia krótkiego, bo 18-letniego 1680-1698 Teresy Izabeli Morsztynówny. I tutaj no, trzeba powiedzieć, że właściwie specjalnie dzisiaj nic się nie da dodać, bo taką ładną broszurkę napisał reformat ojciec Pasiecznik, dobry historyk, który opracował dzieje wielu klasztorów reformackich, Kraków, Zakliczyn, Bierz, Sandomierz, niewydana praca i jeszcze kilku innych klasztorów reformackich, no zebrać co da się zebrać na temat życia. Natomiast jeśli chodzi o taką sławę pośmiertną i wydaje mi się kompletną biografię, zebrali Państwo Myjakowie z Sandomierza albo z pobliża Sandomierza, nie wiem, bo oni się tam gdzieś mieli przeprowadzać. Tacy regionaliści z Sandomierza w 1998 roku wydali piękną książkę, gdzie wszystko pozbierali. Co na temat Izabeli pisano. Chociaż trzeba powiedzieć, że problem jest prosty, bo wszyscy biorą ojca Jaroszewicza jako punkt wyjścia i wokół tego tylko rozwijają wątki, które im się bardziej lub mniej podobają. Często niestety pomijając nawet to, co ojciec napisał na temat Teresy Izabeli. Natomiast mnie się wydaje, i tutaj ja nie będę przytaczał jakichś wielkich rzeczy w odniesieniu do Izabeli, tylko właściwie jeden fakt chcę zwrócić uwagę, który może warto zapisać i opisać, bo, że tak powiem, moje oczy jeszcze widziały, a moje uszy jeszcze słyszały taką rzecz, że jak w latach 70.
przechodziliśmy koło kościoła w Chorzelowie, tam gdzie dzisiaj jest parking, znajdował się szpital, tak zwany szpital, czyli mówiąc prosto przytułek dla ubogich, w którym jeszcze wtedy mieszkali. W jakich warunkach, to pożal się Boże, ale ci ludzie tam mieszkali. I zawsze mój dziadek, czy rozmaici ludzie, którzy tam przechodzili, młodych brali za rękę i bardzo ładnie opowiadali, że słuchajcie, tutaj w tym szpitalu, tym biednym i ubogim, których tutaj zgromadzono, tutaj przyjeżdżała niejakie dziewczę Izabela Teresa, albo Teresa Izabela, i wtedy jak przychodziła do kościoła na mszę, po mszy zawsze szła do tego kościoła usługiwać tym ubogim, którzy tutaj byli. Proszę zobaczyć, koniec wieku XVII, w pamięci kulturowej ten fakt Teresy Izabeli funkcjonował jako pewien taki archetyp, że ona tutaj była, ona tutaj funkcjonowała. Ksiądz Grabiec, proboszcz w Chorzelowie, jeszcze na początku miał ideę taką, żeby tam postawić jej pomnik, jej figurę, bo był żywo zainteresowany tą postacią i on trochę mnie natknął, żeby tym się też trochę zajmować. Więc proszę zobaczyć właśnie tą ciągłość pewnej idei, która tutaj się rozwija i która była. Oczywiście jest powszechnie przyjmowanym błędem, nawet mimo artykułu, które dzięki życzliwości tutaj muzeum się ukazał w roczniku mieleckim, że ciągle powtarza się błąd, że przytułek ufundował Stanisław Morsztyn, gdy Stanisław Morsztyn nie ufundował tego szpitala chorzelowskiego, tylko on go dofundował. Dlatego, że pierwsze świadectwo o tym szpitalu jest o prawie 100 lat wcześniejsze. W księgach metrykalnych jest zapis, że niejaki pan Smoszowski, czy tym podobnie, bo trudno to odczytać, ufundował dom dla ubogich, taki szpital, który traktował jako wotum, ponieważ nawrócił się z arianizmu. Bo te tereny były ariańskie w tamtym czasie. I to bardzo mocno, tak samo zresztą jak Morsztynowie też nie byli arcykatolikami, tylko byli wszyscy związani z arianizmem, potem się asekuracyjnie, że tak powiem, nawracali na katolicyzm, mając przy tym wielkie zasługi. Drugim fundatorem szpitala był Adam Janycki, ksiądz rorantysta z katedry na Babelu, który zapisał na utrzymanie tegoż domu złotniki jako miejsce, jako to wszystko mające stanowić wsparcie dla tego domu. Dopiero Stanisław Morsztyn, jako wielki pan i wojewoda, i wojownik, i mąż stanu, dofundował. Jest ciekawy związek właśnie, że ten ksiądz Adam Janecki, ten ufundowany przez siebie szpital przekazał zarząd Janowi Andrzejowi Morsztynowi, który był też właścicielem tegoż Chorzelowa, części Mielca i różnych posiadłości pewnie w okolicy, bo tutaj oni mieli posiadłości zresztą. Jako referendarz koronny zarządzał olbrzymimi dobrami, no i niektórzy nawet podejrzewają go, że z Polski wywiózł po tym swoim takim nieszczęśliwym związku politycznym za granicę więcej niż królowa Bona. No, co może świadczyć o tym, że jaki to był gospodarz, zresztą procesujący się z proboszczem Wośniowskim w Mielcu o karczmę w Chorzelowie. Zresztą jak wiadomo, karczma to zawsze był dobry biznes. A w tamtych czasach to jeszcze większy jak teraz, bo mieć na uposażeniu karczmę przy którymś kościele, no to można było prosperować. Tak. Tym bardziej, że to była karczma przy trakcie głównym, to nie był jakiś tam przysiłek, tylko droga królewska, może mniejsza jest najmniejszego znaczenia, jak tam wzdłuż Wisły po drugiej stronie, no niemniej jednak droga prowadząca do miasta wojewódzkiego to było coś. I właśnie, bo byłoby niezrozumiałe to, co się pisze, że Stanisław funduje szpital w 1704 roku, a jego córka usługuje w tym, że
szpitalu, o czym sam w smutnych żalach Morsztyn pisze, także to byłoby taki szczegół zupełnie nielogiczny. A więc to jest, myślę, w takiej pamięci kulturowej związanej z tym regionem naszym bardzo ważna sprawa taka kulturowa. Oczywiście trzeba pamiętać, że nigdy nie był prowadzony proces beatyfikacyjny Izabeli Morsztynówny. Czasami taka wzmianka się pojawia, ale to jest nieprawda, nigdy czegoś takiego nie było. Dlaczego? No, to były już te smutne losy Rzeczypospolitej w wieku XVIII, żadnego, no, czy nawet już koniec XVII wieku, początek wieku XVIII, żadnego nowego procesu beatyfikacyjnego w Polsce nie otwarto. No, mieliśmy episkopat taki, jaki żeśmy mieli wtedy, żadnego wybitniejszego biskupa nie było, a myślącego już w kategoriach takich religijno-duchowych, no to było ciężko, jak napisał ksiądz profesor Żywczyński. Episkopat polski był gorszy od francuskiego, gdzie ten episkopat francuski udało się znaleźć, pojawił się wakat na stolicy w Paryżu, żeby znaleźć jednego wierzącego biskupa. Natomiast w Polsce było ciężko takiego znaleźć i ksiądz Żywczyński mówi, jedna różnica była zasadnicza, był gorzej wykształcony na episkopat francuski. Także to jest obraz tego naszego XVIII wieku. Choć byli tam ludzie wybitni, no, weźmy biskupa Masalskiego, do dzisiaj prezydent Litwy rezyduje w Werkach, w pałacu, który wystawił Masalski za niebagatelną sumę kilku milionów talarów. A więc w tym kontekście jest Teresa Izabela Morsztynówna jako osoba. Z takich rzeczy ciekawych, no to o tym mówić nie trzeba, bo wiadomo, zachowało się do dnia dzisiejszego to zmumifikowane ciało, które tam jest, staje się miejscem pielgrzymek, no i pojawia się tam tu i ówdzie taka oddolna inicjatywa, żeby spróbować przeprowadzić proces beatyfikacyjny, chociaż no, świadectw historycznych mamy całkiem niewiele. Więc to jest taka rzecz, która wydaje mi się bardzo ciekawa. Druga rzecz, myślę, że warto sięgnąć i zobaczyć ze względu na miejsce, w którym jesteśmy, taki drobiazg. Matka Izabeli Morsztynówny, Teresy Izabeli, to była Konstancja z Oborska. Potem te losy, Mielec wraca do Oborskich. Jak wiadomo, nie na podstawie dziedziczenia, ale jakiegoś tam zakupu, ale zawsze te zakupy szlacheckie, jak my dobrze wiemy, to nie były takie, nie sprzedawało się tego, co się miało przypadkowo, tylko zawsze się wybierało kogoś skoligaconego. Więc to może była taka linia do próby odnalezienia tych Oborskich, których życiorysy i te genealogie to są dość porwane. Takie one uciekają tu i ówdzie, łącznie z tym Stanisławem Oborskim, trynitarzem i potem sprowadzeniem trynitarzy do Mielca. Jakie to były też tutaj zależności potem z panią Heleną z Potockich, Morsztynową właśnie. No to są jeszcze pewne kwestie do takiego odnalezienia i wyszukania. Natomiast wydaje mi się z punktu widzenia już takiego religijnego, warto podsyłać, żeby może ten kult, czasami bywa tak, że po wiekach się odradza, może kiedyś ten kult Izabeli, może w tym roku właśnie rok miłosierdzia, osoba związana z miłosierdziem w tej pamięci kulturowej, no mogłaby znaleźć miejsce do kościoła świętego Józefa w Sandomierzu. Nie jest tak daleko i w dodatku dobrze odwiedzać miasto wojewódzkie. Nawet jeśli tylko było historycznie tak. Bardzo dziękuję Państwu.